Witam Was serdecznie, kochani, w kolejnym nagraniu na kanale. Dzisiaj tutaj zgodnie z obietnicą kontynuacja przekazów o osobie, która ma wystąpić, będzie to Anioł Pokoju, prowadzący ludzkość w, w tych czasach ucisku aż do nowej ery. Na początku oczywiście bardzo proszę, byśmy wszyscy wysłali miłość, kochani świat, więc bardzo proszę żeby każda osoba słuchająca tych moich słów teraz, łącząca się z nami tutaj, wpisała słowo miłość w komentarzu. Jest to naprawdę bardzo ważne. Jest to też oczywiście forma modlitwy, więc kochani, wpisujemy teraz w komentarzu słowo miłość. Kontynuacja ostatnich przekazów. Był to tekst, którym zakończyłem ostatni odcinek. Była tutaj informacja, że po pojawieniu się Antychrysta, on oznajmiwszy się publicznie, jakby nie on sam się publicznie przedstawi, ale jego sługi jakby go tutaj przedstawią i wtedy przyjdzie z domu Ojca Anioł Pokoju, który nie jest prorokiem, ale jest głosem, który przez lata tutaj to było prawdopodobnie to były słowa chyba Jezusa i wtedy właśnie ma przyjść ten Anioł Pokoju i tutaj kontynuuje. W jaki sposób dom ojca porzuciłby swoje dzieci, a nie ich, a nie wyciągnąłby Pan rękę. Nie dzieci. Nieskończona miłość ojca do każdego z jego istot ludzkich odrywa się po raz kolejny i rozlewa się w miłości i miłosierdziu, i zsyła ze, swojemu, ze swojego domu swoją pomoc, która przygotuje wierny lud do powtórnego przyjścia. Mojego syna na ziemi. To są słowa najświętszej dziewicy Maryi dotyczące właśnie Anioła pokoju. Jest to fragment tutaj przekazu z 18 marca 2017. Kolejny fragment, cytuję: Otworzy ścieżkę, którą musi prowadzić moja trzoda, krocząc krok po kroku mocno i pewnie na moje powtórne przyjście. Nasz Pan Jezus Chrystus, 102 września 2013. Nie zapominajcie, że moja pomoc nadejdzie przed moim powtórnym przyjściem. Nasz Pan Jezus Chrystus, 104 grudnia 2015. Przyjdzie pomoc z domu ojcowskiego i będzie wśród Was zwierciadło miłości mojego Syna, utrzymując ich wierze, nadziei i miłosierdziu, dopóki mój syn nie przyjdzie na swoje powtórne przyjście na ziemię. Jest to, są to słowa najświętszej Maryi Panny z 3 czerwca 2016. Moja matka przygotuje moje powtórne przyjście, i ona z ręki poniesie mojego Anioła pokoju, moim dzieciom. Aby dawał im moją miłość, moje przewodnictwo i podtrzymywał ich. Nasz Pan Jezus Chrystus, 24 maj 2019. Ta, obit, ta obietnica jest uniwersalna. Z nieba pochodzi błogosławieństwo dla rodzaju ludzkiego, anioł pokoju. To obietnica boska dla całej ludzkości. Nie lekceważcie tego błogosławieństwa. Które dom, oj, które dom e, ojciec pośle dla dobra swoich dzieci. No niestety takie słowa, e, takie zdania, no niestety są sformowane i no, właśnie to są błędy spowodowane e, tym automatycznym tłumaczeniem, więc jeszcze raz zakochani za to Was przepraszam. E, nie lekceważcie tego błogosławieństwa, które dom ojciec pośle dla dobra swoich dzieci. Niebo ukaże. Swoją chwałę i prześladowcy ludu Bożego będą drżeć. To jest święty Michał Archanioł z dnia 7 czerwca 2019. Pamiętajcie, że anioł pokoju przybędzie z naszą królową, niebo będzie świecić, ogłaszając tak wielki cud boskiej miłości, będąc. Ludzi niegodnych tak wielkiego aktu miłości Ojca Przedwiecznego, anioł pokoju jest nadzieją dla stworzenia, które wytrwa. Ochrona dla skromnych i cierpiących i chroniących przed niepełna, niepełnosprawnymi to są słowa świętego Michała Archanioła, z 12 maja 2022 roku. Są tak kochani, że jego boski syn posyła swojego anioła pokoju, aby im towarzyszył, i otworzył im drogę, i zwracał uwagę na prawo Boże, aby, abyście się nie zgubili. Święty Michał Archanioł 18 czerwca 2022. Moi umiłowani, przyjmijcie moją pomoc, nigdy was nie opuszczę. Wyślę mojego anioła pokoju, aby wam pomógł. Do miejsc, w których moje dzieci uciekają. Nasz Pan Jezus Chrystus, 2 luty 2023. Pan nasz Jezus Chrystus i święty Michał Archanioł wskazują, w jaki sposób powinniśmy przygotować się na przyjęcie. Wysłanie wysłano: Wyślę mojego Anioła pokoju. Musicie modlić się za Niego, modlić się. Praktyką z miłości ku bratu, aby był pokój w domach, pokój w ludziach dobrej woli. Mój anioł pokoju zgromadzi Was w stado, będzie Was chronił moim słowem. Moja wieś, mój wieś nie jest sam. Mój anioł musi być należycie oczekiwany, przygotowując się duchowo, wypełniając moją wolę i przestrzegając ich przykazań. A przede wszystkim żyjąc w moim pokoju, w mojej miłości, w moim miłosierdziu, w mojej nadziei, walcząc ze złem, które chce Was rozproszyć. Mój anioł zbiera się i od tej pory cierpi z powodu ignorancji ludzkości, zwłaszcza przez działania tych, którzy będą trzymać Twoją stronę na ziemi, trzymać się Twoją stroną na ziemi. Nasz Pan Jezus Chrystus, to jest dzień 9 czerwca 2016. Im bardziej zaniedbują, tym większa będzie obojętność w obliczu tych powołanych. Trudno jest ich brać. Rozpoznajcie Anioła Pokoju, który przybywa zjednoczony z naszą królową i matką, żeby upewnić się, że to On jest ogłoszony. Tutaj jest święty Michał Archanioł. To są słowa podane y, dokładnie 4 listopada 2020 roku. E, więc, kochani, to na tyle, y, jeżeli chodzi o te kolejne tutaj fragmenty y, dotyczące osoby, y, która ma wystąpić, będzie to Anioł Pokoju. Y, osoba ta y, wystąpi w Polsce jest też wiele razy było w przekazach podawane, że jest to namaszczony z Polski osoba, która ma prowadzić ludzi w tych czasach ucisku aż do nowej ery. Kochani, w kolejnych nagraniach będę kontynuował te przekazy, bo tutaj jeszcze tych fragmentów jest sporo. Ja oczywiście nie zapomnijcie, kochani, bo chcę Wam przypomnieć właśnie, żebyście wpisali to słowo miłość w komentarzu, jest to bardzo ważne. Czekam też na Wasze opinie. Na wasze sugestie, także w komentarzach. My usłyszymy się już niebawem, więc dziękuję, dziękuję Wam bardzo tutaj za e, wysłuchanie i do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam Was serdecznie.